Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zapraszam was na film, w którym opowiem wam o książkach, które są moim Imperium Rzymskim. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z Roman Empire i właśnie z tym Imperium Rzymskim, był taki trend na TikToku, jakiś czas temu już właściwie, ale on dalej jest popularny, ale nieważne. W każdym razie dziewczyny pytały swoich chłopaków, braci, ojców, w ogóle, no ogólnie płeć męską, jak często myślą o Imperium Rzymskim. I okazało się, że właśnie mężczyźni często wracają myślami do tego tematu i właśnie później był trend, co jest twoim Imperium Rzymskim, co wraca do twoich myśli i tak dalej, i tak dalej. I taki film, który ja dzisiaj nagrywam, nagrywa też Iza Książkowa Baba i ona chyba była pierwsza na polskim booktubie, więc dam wam link w opisie. Także Izuję się inspirujemy. I myślę, że prościej można by to ująć, że po prostu są książki, o których ja myślę non-stop, które nie wychodzą z mojej głowy, które przychodzą mi na myśl i mam tu trochę pozycji. O większości pewnie wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, ale tutaj się powtórzę. I co? Przejdźmy do odcinka. Najpierw zaczniemy sobie oczywiście całej serii Ani z Zielonego Wzgórza, bo to jest moje Roman Empire. Ja pierwszą część przeczytałam samodzielnie, kiedy miałam 7 lat i to była taka pierwsza moja książka dłuższa, którą ja faktycznie przeczytałam samodzielnie. I później ta miłość moja do Ani nigdy nie zgasła i pamiętam, że chyba w 5 klasie podstawówki jakoś zaczęłam właśnie czytać tą drugą część. I później chyba w 6 przeczytałam już wszystkie do tej ostatniej 8 części. Ja w ogóle bardzo długo tę serię czytałam, ale absolutnie nie żałuję. Robiłam jej reread już dwukrotnie, wydaje mi się, że słuchałam w audiobooku wszystkich części. Powiem wam, że dla mnie to jest seria, której żadna inna nie będzie nigdy w stanie przebić. Wrażliwość tych książek, zauważanie pewnych kwestii i to, jaka Ania była jako bohaterka. I zachwyca mnie też, jak uniwersalne to są wartości, które są przekazane. No bo tak naprawdę Ania chyba pierwszy raz była wydana w 1800 którymś, czyli w XIX wieku, tak mi się wydaje. I te rzeczy wszystkie są dalej aktualne. Może troszkę w innym stopniu, ale to pokazuje, że człowiek w tym takim byciu człowiekiem, w tej swojej naturze jest taki sam, że mimo tego postępu technologicznego, mimo tych nowych technologii, ale mimo wszystko to jest tak uniwersalne, te prawdy życiowe, te przemyślenia głównej bohaterki, to jest przepiękna książka. I ja kocham całą tą serię, całym moim sercem. Nigdy nie przestałam o niej myśleć, ona wraca do moich myśli. To są jedne z niewielu książek, na które nie jest mi szkoda czasu na reread, bo po prostu ja mam wrażenie, że widzę swoje odbicie w tych książkach, swojej duszy i kocham właśnie całym sercem całą serię Ani. I od razu wam opowiem o drugiej serii, która ma w moim miejscu to samo prokrzyżowe miejsce co Ania, czyli Harry Potter. Ja wiem, że autorka jest nie do końca dobrym człowiekiem i ja to rozumiem i trochę przeczę sama sobie w tym, co moim zdaniem napisała w Harry Potterze, bo jednak ona wychodzi tu od tego, że nieważne skąd się wziąłeś, nieważne kim jesteś, każdy z nas jest równie ważny. I tak naprawdę o tym mówi cała saga Harry'ego Pottera. No a teraz trochę autorka sobie moim zdaniem zaprzecza tymi swoimi... I moim zdaniem autorka sobie troszeczkę zaprzecza tymi swoimi poglądami. Ja nie będę się na te tematy wypowiadać, odcinam autorkę właśnie od jej dzieła. Jeśli chodzi o samego Harry'ego, to naprawdę to jest seria, która zmieniła coś we mnie jako w osobie, w czytelniku i żadna inna jej nie pobiła. Przeczytałam ją całą 4 razy, bardzo ją sobie chętnie przeczytałam jeszcze raz i powiem wam, że ona jest wyjątkowa, bo się mówi, że motyw wybrańcy i tak dalej, ale jakby Harry Potter był trochę pierwowzorem tych wszystkich później fantastycznych książek. No nie wszystkich, ale wiecie o co mi chodzi, że Strażniczka, Nevermore, to się wszystko opiera tak naprawdę właśnie na tym, co znamy z Harry'ego Pottera. No i to są świetne książki, ja naprawdę uważam, że ja wiem, że są pewne błędy fabularne i tak dalej, natomiast ja jestem tak związana z tym światem, jestem tak bardzo zakochana, mam tak ogromny sentyment, tak uwielbiam tych bohaterów, że dla mnie to wszystko nie ma znaczenia i kocham dalej te książki. To się nigdy nie zmieni. Z ogromnym sentymentem patrzę na te stare wydania, bo za każdym razem jak czytam Harry'ego, to właśnie czytam w tych wydaniach i mam ogromny sentyment, także to jest more Roman Empire i w ogóle... I sposób w ogóle postaci, bo dla mnie na przykład Dumbledore jest strasznie ciekawą postacią, bo ja nie uważam, że on był dobry i o tym można tak naprawdę bardzo długo dywagować, czy tak było, czy nie i w ogóle... Harry Potter to jest tak ogromne uniwersum, że można się doszukać tylu rzeczy i tylu wątków i można je pogłębiać, także to jest moje Roman Empire zdecydowanie. Dalej mój matronat, czyli Spadochrony. Jedyna książka, którą objęłam swoim wsparciem medialnym. Tutaj mamy historię Dani i Clary, czyli dwóch dziewczyn z całkowicie różnych światów. Mamy Dani, która jest biedna, mieszka razem z swoją mamą, mama jest właśnie sprzątaczką i one... No, żyją sobie, powiedzmy, tak bardzo skromnie, martwią się. Dani chce zdobyć właśnie stypendium, by móc dalej się uczyć i kształcić. Clary jest właśnie spadochronem, czyli dzieckiem właśnie azjatyckiego pochodzenia, które zostaje wysłane do USA, do Stanów, żeby móc się kształcić. I właśnie Clary zaczyna mieszkać u Dani. I tutaj mamy wątek przemocy
Nie powiem jakiej, żeby YouTube mnie dalej lubił. Natomiast wszyscy to wiemy, one zresztą tutaj też te ostrzeżenia są napisane na początku. I właśnie mi się najbardziej w tej książce podoba, że to, że one są całkowicie różne, a mają ten sam problem i mają te same przemyślenia i to było niesamowite, jak ludzie, którzy mają odmienne całkowicie życia i nie mają żadnego względnie jakiegoś mianownika wspólnego, to one tutaj to znajdują i znajdują swoją przyjaźń, a może nawet przyjaźń to jest za duże słowo w ich przypadku, ale takie zrozumienie, bardzo mi się to podobało. Tak samo tutaj mam wątek oczywiście rasizmu, właśnie różnic kulturowych jako tako, także no to jest świetna książka i uważam, że jeśli jeszcze nie czytaliście, to jest do nadrobienia. I oczywiście nie mogę tutaj nie wspomnieć o notce od autorki na koniec książki, która łamie serce i widzimy, że tutaj też był wątek autobiograficzny tak naprawdę w tej powieści. No i to jest moja książka życia, zresztą możecie zobaczyć moje znaczniki, wszystkie pozaznaczone fragmenty. I to jest jedyna książka, tak jak mówię, na której jest moje logo. I jestem niesamowicie dumna z tego matronatu, bo on naprawdę ma dla mnie... Było to dla mnie bardzo ważne, żeby tą książkę móc właśnie objąć swoim wsparciem medialnym i bardzo się cieszę, że się udało. Dalej książka, która mnie trochę wprowadziła w takie ponownie nałogowe czytanie na początku kwarantanny, jest to Nocna droga Christy Hanna. Wydaje mi się, że teraz by mi się ta książka aż tak nie podobała. Na pewno by mnie aż tak nie wzruszyła, natomiast wtedy, gdy ją czytałam, to jest faktycznie książka, o której ja myślę i ta książka wraca do moich myśli, tak jak na przykład Wielka Samotność mi się teoretycznie bardziej podobała, albo Słowik, to ta książka wbrew pozorom częściej do mnie wraca, do mojej głowy i chciałam o niej wspomnieć, bo to jest jednak książka, o której ja naprawdę co jakiś czas myślę. Następnie książka też mojego życia, czyli Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell. To jest książka, którą ja w ogóle czytałam bardzo, bardzo długo, ale no, nie ma się co dziwić zresztą, bo objętościowo jest dość spora. Tutaj oczywiście mamy historię Scarlett O'Hara, mamy wojnę secesyjną. Nie wiem, czy tu jest chyba 10 albo 12 lat opisane. Poza tym tutaj Scarlett, która na początku jest młodą dziewczyną. Zresztą tu chyba nawet pierwsze zdanie jest, że Scarlett nie była mądra, ale była piękna, coś takiego. Scarlett O'Hara nie była piękna. Scarlett O'Hara nie była piękna i właśnie mamy tutaj historię od dziewczyny, która jest rozpuszczona, która ma pieniądze, która ma pozycję, która ma wielu adoratorów i ona w obliczu tej wojny zmienia się w całkiem inną osobę, też przez jej relacje z mężczyznami. No to jest świetna książka i tu oczywiście mam też rasizm, bo wtedy wiadomo, jakie to były czasy, skoro to była wojna secesyjna. No to jest świetne. I słynny cytat Pomyślę o tym jutro właśnie pochodzi z Przeminęło z wiatrem i to jest bardzo symboliczne dla tej książki i ogólnie zakończenie tej powieści, no to jest moje Roman Empire. Jakby to jest książka, która mnie... To jest książka, która po prostu dla mnie ma wszystko w sobie i jest świetnym obrazem kobiety, która musiała sama sobie... No nie, to jest świetne, po prostu. Najbardziej mi się tu właśnie podoba obraz samej Scarlett O'Hary i tego, jaką ona była bohaterką i właśnie jak ta wojna wpłynęła na nią. Pamiętam, tutaj był jeden taki opis właśnie jak ona szła, nie powiem gdzie, bo to będzie spoiler, ale ona szła przez pewne miejsce właśnie po pewnym wydarzeniu. Bardzo to brutalnie było, w sensie brutalnie opisane. Tak, z tego, co pamiętam obrazowo, ale to też dawno czytałam. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest naprawdę książka, której można było mówić i mówić, bo tych wątków tutaj jest mnóstwo, ale no sama Scarlett O'Hara. Bardziej Scarlett O'Hara jest moim Roman Empire, ale tu jest bardzo dużo problemów w tej książce. Bardzo dużo pokazane różnych relacji międzyludzkich. Świetna, naprawdę. Kocham tą książkę i z chęcią bym sobie ją przeczytała jeszcze raz. Znaczy przeczytam na pewno, tylko po prostu muszę znaleźć czas. Dalej Kosiarze i to nawet nie chodzi o samych kosiarzy, ale o sam pomysł na wykreowanie świata. To do mnie wraca, mimo że tą książkę czytałam w tym roku, więc ją tutaj troszeczkę tak daję nad wyraz, ale chciałam o niej wspomnieć, bo to jest jednak dla mnie taki Roman Empire właśnie, takie rzeczy związane ze śmiercią i z taką nieśmiertelnością, która tutaj jest ukazana. Poznajemy tutaj świat, w którym śmierć nie istnieje, ludzie przezwyciężyli właśnie wszystkie choroby, wojny, nie ma nic takiego, nie ma żadnych plag, po prostu nie można naturalnie umrzeć, musisz zostać zebrany przez kosiarza, żeby zakończyć swój żywot. I poznajemy tutaj dwoje nastolatków, którzy wbrew swojej woli zostają właśnie szkoleni na kosiarzy, bo to jest taki bardzo elitarny zawód w tamtym świecie. No i to jest książka, która jest moją Roman Empire. Jakby jedna scena, która jest tutaj na początku, to jest moje Roman Empire po prostu. Bardzo dużo o nim myślę. O tych kolejnych tomach aż tak nie, ale to jest totalnie moje Roman Empire, więc tak. Dalej dystopie, czyli Igrzyska Śmierci. Całe wszystkie trzy tomy, nie wiem co mam więcej powiedzieć, no tutaj mamy świat,
w którym oczywiście mamy 12 dystryktów i co roku odbywają się głodowe igrzyska, w którym nastolatkowie, albo po prostu można powiedzieć lepiej dzieci, na śmierć i życie walczą na arenie i tylko jedno przeżywa. I to jest sposób, by zastraszyć te dystrykty. Oczywiście każdy dystrykt żyje na troszkę innym poziomie materialnym. No to jest świetne. I w ogóle dorzuciłabym też tu Balladę Ptaków i Węży jako tako, bo postać Snowa, to jest moje Roman Empire. Wiem, że teraz to jest bardzo głośny temat, ale naprawdę Balladę czytałam 3 lata temu i gdzieś tam miałam to w głowie, więc w ogóle ten film jeszcze bardziej mnie utwierdził w przekonaniu, że to jest coś, o czym ja naprawdę myślę. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest oczywiste. Kto czytał Igrzyska, ten wie. Wydaje mi się, że żadna inna seria dystopijna nie wywarła na ludziach takiego piętna, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale po prostu nie zrobiła na ludziach takiego wrażenia jak właśnie Igrzyska Śmierci, więc My Roman Empire. No i skoro już mówimy o jakiejś takiej kontroli, no to oczywiście rok 84 Orwella. Tutaj mamy świat, w którym panuje totalitaryzm, ludzi ogranicza się bardzo, słowniki są tak zawężone, żeby używać jak najmniej słów i taka możliwość samodzielnego myślenia w ogóle zanika. Jak widać, to była moja lektura, natomiast ja naprawdę świetnie mi się czytało tą książkę, uważam, że jest bardzo dobrze i płynnie napisana. I Orwell, wiem, że też nie był do końca dobrym jako tako człowiekiem, ale uważam, że stworzył coś, co jest na tyle uniwersalne, na tyle monumentalne nawet bym powiedziała i na tyle ponadczasowe, że ta książka nigdy nie przestanie być aktualna. Wiecie, o co chodzi? Że ta kontrola i to, że tak naprawdę człowiek nie jest wolny, to jest świetne i ta książka pokazuje to bardzo dobrze i zakończenie same roku 84 sprawia, że o tej książce się nie zapomina nigdy, że to jest taka książka, o której gdzieś tam człowiek cały czas myśli. I powiem szczerze, że gdybyście mieli przeczytać jedną lekturę w liceum, to niech to będzie rok 84. Po pierwsze jest, myślę, najlepiej napisane. Znaczy najlepiej. Ma bardzo łatwy język. To nie jest takiego, wiecie, nawet Dżuma dla mnie była trudniejsza do czytania niż właśnie rok 84. A po drugie macie tutaj wszystkie motywy do matury, tak swoją drogą. Ale po prostu myślę, że warto też być świadomym, jak działa takie państwo, jak ludzie się zachowują, jak traktuje się buntowników, jak uczy się dzieci, bo tutaj mamy też scenę właśnie z sąsiadami Winstona, myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Coś świetnego. No to jest moje Roman Empire ogólnie jako sam pomysł i koncept na tą książkę. I ostatnie trzy książki. Najpierw mamy Gdzie śpiewają raki Dali Owens. To jest książka, w której poznajemy dziewczynę Kaję, która jest samotna, zostaje opuszczona przez całą swoją rodzinę, żyje, dorasta na bagnach tak naprawdę sama, jako dziecko musi sobie radzić. Później staje się młodą kobietą, poznaje dwóch mężczyzn, jeden ją niestety wykorzystuje. Historia, która pokazuje dziewczynę, ale pokazuje równocześnie każdego z nas i trochę kim jesteśmy jako ludzie, dokąd zmierzamy i tak dalej. To jest bardzo taka filozoficzna książka wbrew pozorom i wydaje mi się, że ona przedstawia dużo rzeczy, które nie są powiedziane nam wprost, ale które czujecie, kiedy czytacie tą książkę właśnie. Następnie Dorosła, Tiffany D. Jackson. To jest książka, która opowiada o 17-letniej Enchanted, która marzy o wielkiej karierze muzycznej i ten dostęp do tej kariery zapewnia jej muzyk Cory, który jest 12 lat chyba od niej starszy, 29 lat ma. Między nimi rodzi się jakaś relacja, powiedzmy romantyczna, ale wiadomo, że Cory z początku ideał, później staje się mniej idealnym i zachowuje się w sposób, w jaki się zachowuje. Oczywiście wam tu nie będę mówić, ale tu mamy grooming między innymi, oczywiście. I ta dziewczyna odcina się od swoich rodziców, odcina się od swoich przyjaciół, polega tylko na tym człowieku, który później zaczyna ją traktować bardzo w nieodpowiedni sposób. I to jest książka, która nigdy nie wyszła z mojej głowy. To jest książka, która opowiada właśnie o tej relacji, gdzie ty jesteś nastolatką i dorosły mężczyzna manipuluje tobą w taki sposób, w jaki tak naprawdę chce. To jest obrzydliwa książka, a równocześnie niesamowicie realistyczna. I myślę, że każdy gdzieś tam o takiej historii słyszał, czy tam miał może nawet do czynienia z osobą, która właśnie była w taki sposób potraktowana. Rewelacyjna książka. Psychika i to, jak pokazana jest Enchanted jako bezbronna dziewczyna, która po prostu, którą w ogóle inni oskarżają o to, że jej się przytrafiło to, co się jej przytrafiło, bo przecież sama gdzieś tam chciała mieć z nim kontakt, okej. I ludzie już nie widzą tej drugiej strony, nie widzą tego, że tak naprawdę zawsze ta osoba, która jest starsza, ma nad tobą większą władzę i tak naprawdę to jest dorosły mężczyzna, który wykorzystuje nastolatkę w ten i inny sposób i ludzie tego nie widzą po prostu, bo ona sama po co tam szła. I to jest świetna książka, która właśnie o tym mówi i pokazuje, jak społeczeństwo umie skrzywdzić ofiarę takich zachowań. No to jest świetna książka, po prostu nie mam nic więcej do dodania. Bo, znaczy mam, ja bym o tej książce mogła długo rozmawiać, tylko po prostu chcę, żebyście mieli szansę sami ją przeczytać i sami docenić to, jak świetnie
autorka umiała uchwycić ten schemat, bo tak naprawdę to jest schemat. Ile takich historii było, po prostu to jest motyw po prostu szeroko znany i gdzieś tam zawsze się pojawia, ale tutaj ta książka naprawdę jest po prostu czymś świetnym. Przeczytam wam taki jeden dosłownie, jedno zdanie, ale wydaje mi się, że ono trochę przedstawia właśnie, o czym ta książka jest. O czym już wspomniałam, ale dziewczyny mogą myśleć, że wiedzą, co robią, ale on jest dorosły. Wiedział lepiej niż ona. To też nie jest najprzyjemniejsza książka do czytania, ale myślę, że mimo wszystko warto ją przeczytać, żeby też, może w ramach przestrogi, może w ramach takiego uwrażliwienia. I last but not least, Gambit Królowej. Tutaj pokazywałam książkę, natomiast bardziej sama właśnie Beth Harmon jako postać, która, wiecie, jest geniuszem, ale z drugiej strony jest uzależniona i cały czas widzicie tą walkę umysłu, który jest absolutnie świetny i który mógłby zrobić bardzo wiele. Mamy historię kobiety, która ulega autodestrukcji i która może osiągnąć wszystko, ale po prostu trudność z pogodzeniem się z przegraną nią kieruje, jest dosyć impulsywna, równocześnie jest bardzo rozważna. To jest postać, która jest świetnie wykreowana i uważam, że w ogóle ekranizacja z Anią Taylor-Joy też oddaje. Także nawet bym polecała może bardziej serial niż książkę, bo książka może... Nie wiem, czy ona aż tak przekazuje te emocje związane z tymi rozkrywkami szachowymi, a gdy oglądacie ten mini serial, to tam, mimo że ja na przykład nie wiem nic o szachach, to byłam bardzo zaangażowana w te mecze, nie? Więc to jest świetne. Także tak, kochani, to już by były wszystkie moje książki, które gdzieś tam przechodzą przez mój umysł. Możecie mi dać znać, napisać jakieś jeden albo dwa tytuły, które są waszym Roman Empire, o książkach, o których wy myślicie. Jestem bardzo ciekawa, może nawet sobie po nie sięgnę, skoro na was wywarły takie wrażenie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!